Teraz myślę, że będę mógł to wyedytować, bo tutaj już to też widzieliśmy. Dawaj mi tutaj 14 trawkę, bo chcę się zmienić, że jestem jeszcze z Hot Air Scammer i Oxide Station. Oraz z Pinstripe'em i jego bombami. Szczerze, ja się bardzo sram teraz przed Pinstripe'em. Congratulations! You win a trophy! Thank you very much. Uka, uka. No to co? Zostaje nam tutaj Hot Air Skyway, więc wjeżdżamy sobie. To jest poziom Pinstripe'a, jak sami zresztą widzimy, ponieważ tam są sterowce z głową Pinstripe'a. Więc spoileruje nam to, że to jest poziom należący do tej postaci. Oh man, kto by się tego spodziewał? Mamy tutaj kasyno. Ho, 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 czyżby to było Casino Night? A może to jest ten... Casino Zone z Sonic Adventure DX. No, no może nie, to nie było Casino Zone, ale jakoś inaczej się ten poziom nazywał. Już kurde nie pamiętam. A grałem jeszcze przecież w tym roku w DX-a. Tak czy siak mamy tutaj Polara, który ma strój przeciwdeszczowy troszeczkę bez sensu, ponieważ no Polarku chce ci tutaj uświadomić, że nie będzie padał deszcz. Aczkolwiek gdybyś założył to w Tiger Temple, no to byłoby fajnie. A może Polar przewidział to, że może spaść deszcz, kto wie? W sumie jesteśmy głęboko w niebie, więc... Wiem, nie istnieje coś takiego głęboko w niebie, ale nie wiem, jak mam to określić. Po prostu głęboko w chmurach jesteśmy, więc wszystko jest tutaj możliwe. W sumie to mamy bardziej przesrane niż ludzie nad ziemią, ponieważ w sumie stąd właśnie lecą te pioruny, więc pioruny se mogą w byle co teraz pierdyknąć. O kurde! Polar przewidział przyszłość. Dobra, cofam to w tym momencie. Engine w ogóle jest jakiś taki dziwny, chyba znudził mu się jego zwykły kolor twarzy. Dingo Dali to jest w ogóle póki co normalny. Coco w ogóle popierdzieliła, że tak powiem, poziomy, bo zamiast ubrać strój kosmiczny w Oxide Station, wzięła to na Hot Air Skyway, ale okej. Pura zmieniła się w czarną purę. Tiny w ogóle też powalił poziomy, bo zamiast być tak przygotowany na Tiny Arena, to jest przygotowany na Hot Air Sky, na futbol amerykański, ponieważ tak, ten skin Tiny'ego to jest nawiązanie do futbolu amerykańskiego. A reszta to... Aj, crash w stroju podwodnym. Okej, to już w ogóle kompletnie niepasujące jest. Ale gdyby Crash ubrał ten strój w Deep Sea Diving, no to bym jeszcze w to uwierzył, bo fakt faktem, poziom dzieje się pod wodą. Jeśli chodzi o Hot Air Skyway i moje wspomnienia, to wygląda to następująco, że za dzieciaka lubiłem ten poziom, choć nie powiem, że nie, Pinstripe był moją zmorą dzieciństwa, bo nie lubiłem tego bossa strasznie. Tym bardziej, że to były czasy, gdzie nie potrafiłem power slide'ować, więc boss mnie miał tak naprawdę na pstryknięcie palca. Aczkolwiek lubiłem potem, gdy dorosłem, tak bardziej dorosłem, w sensie byłem takim nastolatkiem, wiecie. Chyba to były czasy nawet gimnazjum. To wiem, że odkryłem ten skrót, który jest tutaj spaczowany, w sensie spaczowany, no. Nie możemy jakby z niego skorzystać, to jest ten skrót przez płoty. O właśnie te, które tutaj są. Bo jak widzicie, one są dosyć wielkie, te płoty. Podwyższone one są, co nie pozwala mi tam przeskoczyć. No to zawsze lubiłem z tego skrótu korzystać. Nie powiem, że nie. Ogólnie podoba mi się to, że są tutaj kasyna i ci mafiozi od Pinstripe'a. To jest naprawdę cool, że tak powiem. I latające sejfy. Ciekaw jestem, czy oni już obrabowali jakiś bank. Znaczy, no dobra, sejfy sejfami, ale... Ej, tu są te żetony z tego, z kasyna jakiegoś, kurde. To Pinstripe, kurde, musi być nieźle bogaty. Local Race Completion. I w ogóle tego nie kumam. Raz mamy plus 10%, raz mamy plus 5%. Ten Grand Prix Report. To jest dziwna sprawa. Nie powiem, że nie. Więc czas na ostatni wyścig w Citadel City, jeżeli chodzi o trofki. I ostatni wyścig będziemy mieli w Citadel City, żeby zdobyć ostatni klucz. Więc coś sobie tutaj, pewien rozdział zakończymy w tej gierce. Dziękuję, wielmożny Uka Uka. Tak swoją drogą,
Tutaj mamy taką opcję jak Hints, czyli tutaj mamy wszystkie, że tak powiem, wskazówki Aku Aku i Uka Uka. I to są te, które żeśmy chyba w trakcie całego Let's Playa tutaj zdobyli, więc patrzcie teraz na to. Tutaj właśnie Uka Uka mówi o TNT. Tutaj o Wumpa Fruitach. Tutaj o Power Slidach, jakie wykonać i tak dalej. Turbo Boosty. Czyli o tych tutaj właśnie tych. A, że tutaj musimy tego, kwadrat użyć i takiego drifta małego zrobić. A, i że tutaj jak skoczymy, to mamy dodatkowe turbo i tutaj wiecie, CTR i Relicty Challenge. No, to jest coś, co akurat znamy. No i tutaj są takie rzeczy z hubem związane. Czyli wiecie, te wszystkie podpowiedzi, które na chwilę obecną odblokowałem. No poza jeszcze tam z gemami. Ale tak to mniej więcej jest to fajnie, moim zdaniem, rozdzielone, szczerze powiedziawszy. Dobra, zabierzmy się zatem za ostatni wyścig, czyli za Oxide Station. I rozumiem, Cortex, że jesteś zadowolony. Też się cieszę z twojego szczęścia. I znowu ta sama wskazówka, naprawdę. I mamy prezentację Oxide Station. Matko boska, jak ja lubię ten poziom. Tu jest mój ulubiony soundtrack. Serio. Z kim się mamy tutaj ścigać? Skunks Crash jest na drugim miejscu, mój ulubiony skin. Bardzo lubię Skunksa Crasha. To jest jeden z moich ulubionych skinów i to jest taki jeden ze skinów, który bardzo pasuje w tej gierce. A sama trasa w sumie jest okej. Tylko to, że spaczowali tutaj skrót, który duża część graczy korzysta. Z którego korzystają gracze, szczerze. Zaraz wam pokażę, co to będzie za skrót. Co się mniej więcej zademonstruje. Aczkolwiek mi się nie uda tam przeskoczyć, ale powiem mniej więcej, gdzie on się znajdował. A on się znajdował tutaj, między innymi, czyli po prostu robiło się coś takiego i tam, wiecie, wyskakiwało. Przydałoby się teraz tutaj tędy wyskoczyć, ale no niestety. Trzeba grać teraz bez skrótów, więc trzeba grać inaczej w ten poziom. Trochę zwaliłem z tym, że zaraz zaatakowałem, kurde, nie wiem, to był chyba Polar, albo... No na pewno to nie był Dingodile, bo Dingodile jest ostatni. Więc... Trochę zwaliłem z atakowaniem z Polara, bo mogłem go trochę wcześniej zrzucić, co bym go spowolniło, ale okej. Niech Polar też się wykaże. Chociaż Polar i tak sobie moim zdaniem ładnie radzi. Ostatnio w tych wyścigach. Polar pokazuje swoją prawdziwą moc. Coś, co jest fajne, szczerze. No, pura tutaj jeszcze tego dnia, ale tym razem zwykła pura. A kogo w ogóle znowu zły kostium ubrała? Przynajmniej Cortex jest normalny, bo on w kosmosie jest robotyczny, więc... On na dobrą sprawę to... No właśnie. Na dobrą sprawę to Cortex w sumie nie ma czegoś takiego jak tlen, więc... Bo jest robotem, więc on se może oddychać w kosmosie bezproblemowo. On nie potrzebuje żadnych skafandrów. Doprawdy. Ale ten mózg wystający jest kurde epicki, nie powiem, że nie. Oj, berbelucha znowu. Moja berbelucha, kurde. Moja, ja ją wymyśliłem. Prawa autorskie do berbeluchy zaraz będę miał. A jeżeli chodzi o graficznie, to poziom naprawdę reprezentuje się 100 razy lepiej niż oryginalny Oxide Station, ale co ja tutaj porównuję, przecież... Troszeczkę porównywanie oryginalnego Oxide Station do obecnego jest trochę nie na miejscu, bo no PS1 raczej by czegoś takiego nie uciągnęło. Ale styl, ładnie to wygląda. I na pewno będę więcej grał w Nitro Fuelda niż w oryginał. Nie mówię, że oryginał, wiecie, zsie czy coś, ale po prostu... Nitro Fueled ma więcej do zaoferowania teraz z tej perspektywy, jak sobie tak na to patrzę. Oczywiście, wiadomo, zawsze będę wierny oryginałowi, bo na oryginale się wychowałem, ale... Częściej będę raczej grał już w to niż ten, bo w oryginał już grałem tyle razy, że się trochę tym przejadłem, nie powiem, że nie. Wy byście pewnie też byli w końcu przejedzeni graniem ciągle w jedną i tą samą grę. Znaczy, wiadomo, są osoby, co nie są, za co ich strasznie podziwiam, ale...
Ja w tym roku już za dużo się nagrałem w klasycznego CTR-a, tak szczerze, i po prostu powiem to, jak to w internecie dzisiaj mawiają, po prostu mam dość. Mam dość i tyle. Mam nadzieję, że wygram, że Koko nie spowoduje tego, że wpadnę w jakiś rage, smutek czy cokolwiek. I udało się. Za pierwszym razem. Czemu by nie? Teraz nagle mamy plus 10, a wcześniej było plus 5. Nie kumam tego kompletnie. Ten Grand Prix Report jest jakiś dziwny. Let it slide. To było chyba też, ale nie pamiętam. No, nawet jak było, to tam se przegadamy to, bo why not? Choć nie powiem, że nie, wciąż po cichu liczę, że kiedyś spatchują te loading screeny na jeszcze krótsze, jak to było w Insane, że na początku w Insane te loadingi były długie, a potem one były skrócone, więc po cichu na to liczę, szczerze. Ale wiecie, nadzieja matką głupich, że tak powiem. Może to się stanie, może i się nie stanie. I Cheetos Tiny, że tak powiem, jest załamany, ponieważ jego żarty w poziomie były tak suche jak suchary Strasburgera. A Koko, no nie, przefarbowała się na rudo, bo przegrała wyścig. No przegrała zakład też. What, you call that racing? Forget about it. If you's gonna race Oxide, you's gonna have to get past me first. I'm the speed champion here, and I'm gonna save the world. For a sizable fee, of course. A teraz rekomendacja dla Chrystka, ponieważ wiem, że Chrystek bardzo lubi Pistrepa, więc ta. Pistrep też jest w ogóle moją ulubioną postacią, by the way. Lubię strasznie jego taki mafiozyjny, taki cwaniacki, wiecie. Jego taki charakter mafiozyjny i taki cwaniacki. Ale dobra, czas na Pistrepa. Skopiemy mu zadek w 3 sekundy. Okej, okay, skipniemy sobie i czas na Pistrepa. I to mnie trochę dziwi, że bossowie nie mają w ogóle swoich skinów. Wiedziałem. Czułem to. Czułem to, że on od razu z miejsca mnie zaatakuje. Dobra. Koniec pitolenia, koniec śmieszkowania. W tym momencie wchodzi powaga, więc... Sytuacja jest dosyć poważna. Trzeba skopać dupę Pinstripe'owi i tyle. Ja tego dokonam. Postaram się bez żadnego, że tak powiem, powtarzania. Może za pierwszym razem się uda, a może i nie. Z Komodo Joe się udało, ale tam chociaż skróty były dostępne, a tutaj to tak trochę dupa, a nie skróty. Tym bardziej, że on jest perfekcyjny w strzelaniu, jak widzicie zresztą. Żadna bomba mnie nie ominie. Ale spokojnie, Pinstripe. Nie bądź taki zbyt pewny siebie, kolego. A, fajnie, dostałem jeszcze bardziej gówniany item, bo teraz mam co, bombami go atakować? Naprawdę, gro. Już prędzej, gdybym dostał, nie wiem, uka albo... rakiety, okej, okay, rakiety są jeszcze okej. Okay. Ale zobaczmy, czy się uda. No, nie za bardzo, bo on sobie teraz pojechał do przodu. Ja pierniczę, dawaj! W ogóle słyszałem, że ponoć Oxide jest na hardzie mega skomplikowany, ale zobaczymy, czy to jest prawda. Tak przynajmniej Pacer mówił na live'ie u Jima. Pacer, również ciebie pozdrawiam. Kurde, ja dużo osób zaczynam pozdrawiać. Okej. Okay. Nie robi mi. I tak zauważyłem, że każdy z bossów, jeżeli chodzi o soundtrack, bo jak wiecie, wszyscy bossowie mają jeden i ten sam soundtrack, jeżeli chodzi o konfrontację w wyścigu, to każdy z bossów ma jakby swój jeden element, w sensie instrumentalny, że na przykład jak jechaliśmy z Komodo Joe, to był taki typowa arabska wersja tego soundtracku z bossem. Jak jechaliśmy z Papu Papu, to też była jakaś tam inna wersja i tutaj też jest troszeczkę inna. I to jest w sumie bardzo w porządku, lubię taką zmianę. Że troszeczkę się ten soundtrack różni. Jezu, jak ja w dupę dostaję od Pinstripe'a, a to jest dopiero Pinstripe!
No nie... Nie wiem, czy go zdążę dogonić. Spróbujmy. Chociaż wątpię w to. Przed metą jeszcze może się dużo rozstrzygnąć. Chociaż za bardzo w dupę dostaję, ale... Może się coś uda. No, no do dupy. Do dupy. Ta, tą rakietę to co jedynie wiecie sobie, gdzie mogę wsadzić? Ja wam powiem gdzie. Ne, po ptakach. Po ptakach po prostu, po ptakach. Czas na rundę drugą z tym frajerem. Wiedziałem, że ty mnie znowu zaatakujesz. Kurde, ja muszę w inny sposób do tego podejść. Jeszcze raz. Ale się nadenerwuję. No, teraz to kurde, gini. Śmietniku jeden. Na razie póki co nie zostałem trafiony, ale to się może zaraz zmienić. Ha, ja pojechałem skrótem, a nie ty. Więc tam siedź cicho, Pinstripe, i se puszczaj bombki do niewidzialnych przeciwników. Bo tylko z nimi możesz się co jedynie zintegrować. O, ominął bombę, o kurde. A może wjechał w bombę, nie wiem. Przed chwilą o coś uderzył, więc nie wiem, o co to było. Okej, póki co idzie dobrze. Nie ma co narzekać. Ty, na razie idzie dobrze. Na razie on w tyłek dostaje. Widocznie potrzebne były dwa restarty, że tak powiem. Ale zobaczymy, jak z Oxide'em pójdzie. Ale to jeszcze nie teraz, spokojnie o Oxide'ie na razie nie myślę. Dopiero pomyślę, kiedy przejdziemy fioletowy poziom w Citadel City, wtedy przejdziemy sobie Oxide'a i jeszcze purpurowe Gem Cup'y i na tym skończymy sesję. Bo następna będzie już z CTR-ów, gdy będę zdobywał te tokeny. Z Nitro Karta, rzecz jasna, stras z Nitro Karta. A potem już będzie Q&A na reliktach. Więc bądźcie na to przygotowani, bo jeszcze będziemy robili trasy z Nitro Karta plus dwie bonusowe, czyli Retro Stadium oraz Twilight Tor. Bo chwilowo mam dopiero co Twilight Tor, ale gdzieś słyszałem, że chyba albo to jest w sierpniu, albo we wrześniu, a może nawet w październiku, będzie ponoć drugi Grand Prix, gdzie dodadzą tego. Gdzie dodadzą... No tą trasę, Jezu, jak ona miała teraz, ta trasa Baby T. Nie pamiętam już, kurde. Widzicie, słabą mam pamięć ostatnio. Taki fan crasha i ma słabą pamięć. jestem sklerotykiem, okej? Okay? Ajajajajaj. I tu mi się właśnie przypominają teraz cierpienia, przez które przełaziłem, będąc dzieckiem, z tym bossem. No tak szybkiego bossa i tak upierdliwego to dawno nie było. Pinstripe, właśnie zdobyłeś ten swój długo wyczekiwany tytuł. 65, no to jest całkiem sporo. So, he's beat me fair and square. I doubt you'll be this lucky with Oxide. He's a key for your troubles. Ah, brother.
The little Terra Vermin has finally collected all the trophies to become world champion. What took you so long? Now we prove who the fastest driver really is. No, z tych dwóch cutscenek co jedynie się dowiedzieliśmy, że Pinstripe tutaj się poddał i w taki oto sposób... znaczy no poddał, został pokonany, więc nie poddał się. Ale jako, że został pokonany, no to nie powiem, że nie, ale w tym momencie ci bossowie stracili tak naprawdę szansę na uratowanie tego świata, więc teraz wszystko zależy od nas. Więc zobaczmy, czy słowa Pacera są prawdą, że Oxide jest naprawdę tak bardzo upierdliwym. Znaczy wiadomo, dla każdego może być inny. Nie chcę mierzyć ludzi swoją miarą, jak to mi też było kiedyś tam zarzucone. Po prostu chcę zobaczyć, czy ten boss jest faktycznie ciężki. Ale rozumiem, że ktoś może mieć problemy z tym, dlatego nie śmieję się. Więc spójrzmy na Oxide'a i zobaczmy, co on ma tutaj do zaprezentowania. No poza tym, że fal startuje. No i to, że szybciej wypuszcza w ogóle swoje bomby i tak dalej. Nie wiem, przy nim staje się trochę taki wolniejszy z tego, co zauważyłem. Ale może to jest moja, że tak powiem, bujna wyobraźnia. Albo ja sobie tak wmówiłem, że jestem wolniejszy przy nim. Ale przynajmniej wydaje mi się, że on nie sprawia aż takiego problemu, chociaż... Nie powiem, że nie, trochę Cortex przy nim jest wolniejszy, I guess.